Tak, szanowni państwo, z tego co dowiedziałem się dzisiaj, to niektórym z państwa udało się już zarejestrować na szczepienia w punkcie szczepień powszechnych na Alei Grunwaldzkiej w hali. Punkt rusza od poniedziałku, od 10. Rejestracja zdalna, czyli telefoniczna i przez portal e-pacjent trwa już w tej chwili, natomiast telefoniczna taka, gdzie będzie można zadzwonić do samego punktu, będzie uruchomiona w piątek. Zarówno rejestracja, jak i punkt szczepień będzie pracował od 8 do 18. Na przyszły tydzień mamy zapewnienie o dostarczeniu 1300 szczepionek. Takie odgórne dostaliśmy, taki limit. Wiem, że będzie to AstraZeneca. W następnych tygodniach na bieżąco będziemy pewnie tą informację otrzymywali. Podam może numer telefonu dla mieszkańców, którzy chcieliby się rejestrować telefonicznie do naszego punktu. Są trzy numery. 55 kierunek, 221 22 32, 221 22 42, 221 22 52. Także zapraszam serdecznie Elblążan do rejestrowania się w naszym punkcie szczepień masowych. Mam nadzieję, że będzie to szło bardzo sprawnie. I z mojej strony chyba tyle, chyba że państwo macie jeszcze jakieś pytania. A kto tam może się rejestrować, jak to teraz w tej chwili wygląda, czy tam są jakieś ograniczenia wiekowe? Nie, są te ogólno obowiązujące. Czyli... Nie, absolutnie niczym się nie różni. Chodzi o to, żeby przyspieszyć z ilością szczepień. I taki jest cel. Cel w ogóle jest założony taki, że do końca czerwca, takie tam dane nam przekazał NFZ, nasz warmińsko-mazurski, do końca czerwca chcielibyśmy, żeby wszyscy chętni byli zaszczepieni co najmniej jedną dawką. Czy to się uda? No to wszystko zależy od dostaw szczepionek, bo jeśli chodzi o nas, to my jesteśmy kadrowo, sprzętowo przygotowani. W hali będzie 7 stanowisk. I na pierwszy tydzień zaplanowaliśmy w każdym punkcie szczepień co 15 minut pacjenta. Ja jeszcze chciałam się tylko o kadrę popytać, bo wiem, że z tym zawsze jest największy problem. Ile osób tam będzie pracowało, że się chodzi o szczepienia i skąd ta kadra jest, jak się udało pozyskać? Tutaj jako Urząd Miasta zadbaliśmy o tą tak zwaną szarą strefę, łącznie z rejestracją. Zatrudniliśmy rejestratorki na umowę zlecenia, na czas realizacji zadania. Natomiast personel biały to już szpital miejski. Nie jestem w stanie podać liczby, natomiast dzisiaj rano miałem spotkanie, otrzymałem zapewnienie, że wszystko ruszy planowo, że kadra jest i że szczepienia będą szły pełną parą. Ja jeszcze dodam, że tak jak informowaliśmy państwa, to już byliśmy gotowi z masowymi szczepieniami 19. Były pozawierane już wstępne umowy z kadrą, ze wszystkimi. I oczywiście jesteśmy do dyspozycji, jeżeli tych szczepionek będzie więcej, bo tak szacowaliśmy nawet na 2,5 tysiąca możliwość szczepień, no to będziemy sukcesywnie to zwiększać. Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o samorząd, zrealizowaliśmy wspólnie ze szpitalem naszym miejskim tak te działania, żeby to umożliwić. Czekamy na szczepionki, jeżeli będzie ich bardzo dużo, to będziemy to wszystko starali się tak zorganizować, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Ja bym chciał jeszcze dodać może, bo tego tak wprost nie powiedziałem, to są dodatkowe punkty miejsca szczepień, bo te, które do tej pory działały w mieście, one dalej będą działały. I tak jak pan prezydent powiedział, my czekamy w gotowości od 19. W tej chwili pojawiła się możliwość, już pacjenci są rejestrowani. Bardzo się z tego cieszymy, że w końcu będziemy mogli korzystać z tego punktu szczepień. My jak my, ale Elblążanie przede wszystkim. Także zapraszamy jeszcze raz serdecznie do rejestracji i szczepień. Dziękuję.